Po nieco ponad 2 miesiącach od wyborów nowa prezydent Gliwic recenzuje swojego poprzednika i wskazuje, co jej zdaniem jest największym problemem miasta. To m.in. budowa nowego szpitala miejskiego, sytuacja w Piaście Gliwice czy niedociągnięcia w nowym centrum przesiadkowym. Karolina Komada. 10 tygodni minęło, odkąd zmieniła się władza w Gliwicach. W samym mieście jednak wiele się nie zmieniło, a mieszkańcy mają swoje oczekiwania. Na pewno przywrócić ruch na Starówce. No ja tutaj pracuję, także wiem, że dla moich klientów to jest uciążliwe. Imprezy plenerowe, no to jest to, czego brakuje bardzo. Według mieszkańców brakuje też roślin, tras rowerowych i parków, jednak nie są to priorytety władz miasta. Na razie wiele uwagi nowa prezydent poświęca m.in. sytuacji w spółce Piast Gliwice. Dopiero co zaszły zmiany w Radzie Nadzorczej, a także wybrano prezesa klubu, którym został Łukasz Lewiński. Będzie to gliwiczanin, biznesmen, który będzie potrafił tutaj oddać serce dla tego klubu, natomiast wybierała Rada Nadzorcza, z tego co wiem, były chyba ze 3 czy 4 kandydatury, ale one pozostałe nas nie przekonały, znaczy Rady Nadzorcze nie przekonały. Kolejnym problemem ma być centrum przesiadkowe otwarte w grudniu 2022 roku. Mieszkańcy skarżą się na brak miejsc parkingowych, a władze skarżą się na wysoki koszt utrzymania, który w tym roku wyniesie około 9 milionów złotych. Według informacji pani prezydent centrum nie ma już gwarancji, a wymagana jest wymiana podłóg. Dodatkowo trzeba przemodelować obiekt. Płacimy za niego teraz już rocznie bardzo spore pieniądze. To jest 9 milionów złotych na ten rok, a na przyszły pewnie znacznie więcej. Co więcej, te powierzchnie do wynajmu, którymi tak się chwalił też wiceprezydent odpowiedzialny w poprzednim zarządzie za tą inwestycję, nie znajdują nabywców z prostego powodu. Są to lokale, które nie mają ani zaplecza socjalnego, ani zaplecza sanitarnego w postaci toalet, więc też musimy znowu włożyć kolejne duże pieniądze, żeby zmodyfikować to, by móc zagospodarować tą przestrzeń. Jak przyznają władze miasta, duże wydatki czekają miasto w związku z budową i modernizacją szkół. Coraz bardziej brakuje takich obiektów szkolnych na dzielnicach i tam trzeba takie obiekty budować, a coraz mniej osób uczęszcza do tych budynków w centrum, a jednocześnie nakłada się na to, że coraz więcej dzieci potrzebuje specjalnego kształcenia i to jest taki trend, który raczej będzie postępował. To też chyba wszyscy wiemy, mamy sporo dzieci, które są w spektrum autyzmu i to też jest inny rodzaj kształcenia, więc mniejsze grupy, duża część szkół to są budynki stare, które z zewnątrz wyglądają ładnie, ale nie są dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów, na przykład dotyczących dostępności albo wymagań pożarowych. Nierozwiązana jest sytuacja z budową miejskiego szpitala. Tuż przed drugą turą wyborów poprzednie władze miasta wybrały nawet wykonawcę prac. Inni oferanci odwołali się jednak od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Sama prezydent powołała zespół do spraw przeprowadzenia analizy i opracowania koncepcji budowy szpitala, bo uważa, że placówka powinna powstać w zupełnie innym miejscu i w innej formule.